Hejka kochani, zapraszam Was dzisiaj na test kosmetyków z Action. Postanowiłam kupić kilka paletek, między innymi właśnie takie, podkład, ze względu na to, że dość fajne mają ceny, a nie wiem jak tam z jakością, także mamy tutaj kilka produktów. Jeśli jesteście ciekawi, co z tego wyniknie, sama jestem ciekawa, to zostańcie ze mną. Zaczynamy od podkładu. Podkład prezentuje się tak. Boję się, że będzie trochę za ciemny, ale wziąłam najjaśniejszy odcień, jaki tam znalazłam, czyli 122. I jest to podkład matujący. Czy tutaj mamy jeszcze coś napisane? Nie. Podkład matowy. Tak więc rozpakowuję przy Was i będziemy zaraz sprawdzać, jaki ten podkład ma kolor. O, zapieczętowany w środku. Fajnie. W ogóle właśnie dość dobrze zapieczętowane są zawsze te kosmetyki, także nikt tego nie może tam macać. Oni mają u siebie też czasami Max Factora, Rimmela, NYXa, jakieś takie, wiecie, nie wiem skąd oni te kosmetyki biorą, w każdym razie mają całkiem dobre ceny. Kolor prezentuje się tak. Zetrzyjmy go trochę. A, może nie będzie tak źle. Jak widzicie, moja cera postanowiła tutaj jeszcze mi zapewnić atrakcję, więc będziemy to zaraz przykrywać. Gąbeczka. No i co? I bierzemy się do nakładania. Nałożę go na pół twarzy, żeby sprawdzić, jakie ma krycie. Aczkolwiek z tego, co tutaj rozcieram, to wydaje mi się, że całkiem w porządku. Kolor też może będzie ok. No, kicha jest z tym, że oni nie mają żadnych testerów. Nie można tego koloru sprawdzić w żaden sposób. No a na opakowaniu, no on wyglądał dość ciemno, ale widzę, że nie będzie tragedii, zobaczcie. On jest taki dziwny, bo tutaj jak go roztarłam, z daleka to też będzie widać. Tutaj jak go roztarłam, to się robi jasne, a jak jest w taki skupiony, to jest taki ciemniejszy. No ciekawe. Dobra, bo on może być zastygający, więc weźmy się nie za gadanie, a za stemplowanie. Nie mam korektora, chociaż też tam był. Ale szczerze, to już nie miałam czasu po prostu, żeby wybierać korektor. Wiecie, jak to jest na zakupach z mężem. Mąż się zawsze śpieszy. Więc musiałabym tam po prostu sama pojechać, żeby powybierać. A ja to wybieram jakby na kilka razy. Co byłam, to coś wzięłam ciekawego. Więc no, całkiem niezły nawet jest. I przyjemny na twarzy jak na razie. Z tym kryciem, no powiedzmy, że krycie ma takie średnie, coś tam przebija, ale też coś zakrywa, więc nie jest źle generalnie. Da się budować, bo go tutaj dołożyłam. Wiecie co, muszę powiedzieć, że jestem w niemałym szoku, naprawdę, jak na podkład za 6 zł, to prezentuje się bardzo ładnie. Dobra, korektora, tak jak wspominałam, nie mam, więc użyję to, co zazwyczaj używam, czyli Catrice. Ten 015 Honey, który też się pojawiał w ostatnich filmach. Zrobiłam brwi, przypudrowałam się i chyba to będzie hit. Słuchajcie, bo już kilka razy go używałam. Ten puder z Belle Silk Matte. To jest dokładnie utrwalający puder z aloesem. Na ustach mam olejek z Avonu. A jeżeli chodzi o ten puder, to nie dość, że fajnie trzyma mat. To jeszcze jest faktycznie taki śliski, taki satynowy i ta buzia nie wygląda tak, wiecie, płasko, tylko delikatny poblask jest, no świetny jest. Tylko nie wiem, czy on nie jest w limitowance, jeżeli jest, to ja jadę po drugą sztukę jak nic. To może teraz przejdźmy do oczu. Mam takie dwie paletki, zaraz Wam pokażę, jak się prezentują z bliska. One też nie były drogie, coś 8,90. No jest to ewidentnie inspiracja chyba Huda Beauty, jeżeli się nie mylę, tych neonowych paletek. Ja z Hudy nigdy nic nie miałam. Wiem, że Make Up Revolution też takie wypuściło. Neonowe W7 chyba miało takie też, których już teraz nigdzie nie można dostać. No wychodź z tego opakowania, patrzcie, nie chcę do mnie iść. Tak, udało się w końcu odpakować. Wypadła pacynka, ale ona jest nam na nic. Mamy lusterko i paletka w środku prezentuje się tak. Czyli całkiem ciekawie, musicie przyznać. Jest taka fajna, kolorowa. Były właśnie tylko te dwie do wyboru, więc wzięłam obie. Zobaczmy jeszcze tą drugą.
Jak się mu prezentuje? Tak. No, powiem wam, że całkiem spoko. Może coś tutaj zasłoczujemy? Nie jest źle, przynajmniej na swatchach. Chyba zacznę sobie... Czego by tu zacząć? Jeszcze nie wiem. Zacznę sobie od tej zieleni. Ona jest taka lekko połyskująca. Ładny kolor. Jeszcze chyba takiego nie używałam. Dalej weźmiemy sobie tą pomarańczową paletkę i będę nakładać ten odcień. Wezmę sobie ten sam pędzel, tylko jego drugą stronę, bo i tak te cienie będę łączyć. Jaki ładny kolor. Podoba mi się. Taki różowo-brzoskwiniowy, można powiedzieć. Jednego, czego mi brakuje w tej palecie, to oczywiście podstawowego beżu i takiego koloru do załamania, żeby zbudować je, ale coś tu pomyślimy innego z tym załamaniem. Wiecie co, ja może teraz nie będę gadać, zrobię ten makijaż, puszczę wam go w przyspieszeniu, będę wam pokazywać kolory, bo jak będę do tego gadać, to ten film będzie trwał godzinę pewnie, więc... Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. No i po wielkich trudach, słuchajcie, prezentuje się to tak. Jeszcze to troszeczkę chcę porozcierać, ale no nie, trzeba dokładać tych cieni, one tracą na pigmentację, kiedy się je rozciera. W ogóle mają inny kolor, jakby tracą ten kolor, kiedy nakłada się je na powiekę. Nie są już tak intensywne, robią się tak pastelowe raczej. Tak więc no, nie za fajnie, no tak mi to wyszło. Musiałam tego 5000 razy dokładać niestety. Te kolory, które powinny być ciemne nie są, więc to też tak... Teraz zrobimy sobie kreskę eyelinerem. Ten eyeliner kosztował jakieś 5 zł, też wam tutaj napiszę. I z tego co czytałam, jest całkiem w porządku. Także mam nadzieję, że już nie zepsuję tego makijażu do reszty. Ostatnio z kreskami mam na bakier, nie wiem czemu wychodzą krzywe. A za jaki czas chyba. Eyeliner normalnie w słoiczku, zapieczętowany. Tutaj mamy taki pędzelek. No, powiem wam, że całkiem. Podobny do tego z Maybelline. Jest kremowe, to trzeba przyznać. Aha, no i co jeszcze o tych cieniach, to na pewno, że się sypią bardzo. Zarówno w opakowaniu, jak i potem jak się je nakłada. Trzeba bardzo uważać. I niektóre, tak jak widzieliście, ten fiolet nie chciał mu się z pędzla w ogóle przenieść i pokazać na powiece, także... No słabo. Dobra. Spróbujmy zatem robić tą kreskę teraz. No ta czerń... Nie jest jakaś mega. Powinnam go tak wycierać. O, teraz lepiej. Bo ja eyelinery zawsze troszeczkę rozrabiam na wieczku. Tak jak i pomady, ale widzę, że tutaj, kiedy się go tak rozrobi, no to on nie ma koloru po prostu, więc... Kreski mam. Ale powiem wam tak. On jest kremowy, ale bardzo szybko zasycha. Jak zrobiłam kreskę i już chciałam ciągnąć jakby tą jaskółkę, żeby połączyć,
to on już był zaschnięty, co daje efekt takiego postrzępienia i potem nie da się jakby go dołożyć, bo znowu się strzępi i to takie jest niefajne. W każdym razie na pewno jest trwały, bo ja go tutaj już, o, musiałabym bardzo mocno trzeć, żeby go zetrzeć. Jego trwałość to na pewno będzie plus, natomiast no, kreski mi wyszły nieco grube, bo kombinowałam, dokładałam i tak dalej, więc no. No ale myślę, że finalnie nie wygląda to źle. Teraz Was troszeczkę oddalę. Bronzera akurat nie posiadam, tak więc wykontruję się szybko, ouch, tym bronzerem z Ingrid. I będziemy testować rozświetlacze. Podkład dalej mi się bardzo podoba, bardzo ładnie leży na skórze. Naprawdę jestem zachwycona tym podkładem. Podkład, kurczę, za 6 zł. To jest fenomen po prostu. Ani nie podkreśla nic, żadnych porów, nigdzie nie powłazi. Wygląda ładnie, tak satynowo. Super, powiem Wam, że super. Podkładem to jestem zachwycona jak na razie. Chyba najlepszy produkt póki co z tego całego zestawu, który mam. Teraz tak, muszę sobie tutaj nieco porządku zrobić więcej. Mamy do dyspozycji dwa jakby zestawy rozświetlaczy. Jeden tutaj mamy delikatnie z różem, a pierwszy jest bardziej szampański. I myślę sobie, że zrobię Wam swatche też po prostu, żebyście wiedziały, no bo w sklepie też tego jakby nie można dotknąć. I najpierw, czy one mają jakiś kolor? 623 Go With The Glow. O, tak się to prezentuje. No, miałam rację, tutaj taki niebieskawy poblask. Ten środkowy i ten złoty. Dobra, i teraz na ręku. No, są dosyć takie pudrowe z tego, co widzę. I tak prezentuje się to na dłoni. Bo najlepiej tutaj wypada ten złoty, czyli ten ostatni. Ale nie mają jakiegoś mega blasku. Ten wygląda trochę biało, no a ten tak na specjalne okazje. Ale wiecie co? Ten z tym niebiesko-fioletowym poblaskiem pasowałby mi w wewnętrzne kąciki. I tak sobie myślę, że zmoczę pędzelek, żeby efekt był mocniejszy. I sobie go tam nałożymy. Biorę sobie tą mgiełkę z Bielendy, żeby tylko zmoczyć pędzelek. I spróbujemy sobie go tutaj pacnąć na mokro. Znowu się nie chce przenosić z pędzelka. Coś go tu widać, ale nie za bardzo. No, słabiutko. Dobra, przejdźmy zatem do tej drugiej paletki. Zobaczymy, czy ta jest lepsza może. Ta ma numer 611 i nazywa się Born to Shine. Prezentuje się tak. Czyli tutaj już bardziej w róż idziemy. I tak to wygląda. Też jakoś super blasku nie ma. One nie mają drobinek, one są takie pudrowe trochę. Ten tutaj w kamerze wygląda podobnie do tego niebieskiego, on jest bardziej różowy. I co by to nałożyć do tego makijażu? Gdzie co? Chyba spróbuję ten. Ten ostatni. Wydaje mi się, że on może się odcinać, więc zobaczymy zaraz. Ten jakby mi najbardziej odpowiada. Nie jest taki jasny jak w tamtych paletach. On będzie robił plamę. No. Niby się świeci delikatnie, ale bardzo się odcina od podkładu. Widzę, czy coś tutaj jest takiego innego nałożonego. Nie stapia się tak, wiecie o co chodzi, nie? Taka biała plama się robi i w dodatku taka chłodna. Dobra, jakbym spróbowała do tego ten złoty. Ten pierwszy w kolejności. To chyba nic to nie da. Niby błyszczy się ładnie, ale zdecydowanie widać dokładnie, gdzie ten rozświetlacz jest.
Może nadałby się do super bladziochów, chociaż ja nie jestem jakaś super opalona, umówmy się. Ale no... Nie moja bajka. Dobra, mam tutaj jeszcze takie dwa gagatki. Może to będzie trochę lepsze. Też jest zaklejony. Widzicie? Takim czymś tutaj. Dobra. No i to jest taki typowy, ładny jest, bardzo ładny. Taki typowy shimmer, nie wiem czy to tutaj będzie widać. O, widać. Taki, jak to mówią, pył księżycowy. Wiecie o co chodzi, że ma pełno takich malusich, migoczących drobinek. Ładny jest bardzo. Z daleka to w ogóle bardzo ładnie wygląda. Faktycznie na dekolt, czy o, może na ręce. O, widzicie? Super. Tutaj mamy ten srebrny. Ten daje taki bardziej biały efekt. O, widzicie? Teraz fajnie widać to. Nawet to wygląda tak lekko niebieskawo. W porównaniu do tego, ten jest taki bardziej faktycznie różowy, taki bardziej użytkowy, można powiedzieć. A jak macie jakąś stylówę taką, wiecie, charakteryzację, czy na Halloween, czy na jakieś inne tego typu imprezy, no to wtedy ten się fajnie sprawdzi. Zatem czyńmy honory. W ogóle ładnie pachnie. No i co? Teraz sobie to jeszcze troszeczkę wetrę. No. O, widzicie? Fajnie to wygląda. Taki delikatnie jakby mokry ten dekolt. Coś takiego. Dobra, dołożymy sobie trochę różu z O2O, bo tutaj nic nie mam, a tych rozświetlaczy nie będę już używać, bo one się za bardzo mi tutaj odcinają. A wiecie, jeszcze muszę iść odebrać dzieci, więc muszę jakoś wyglądać. O2O zawsze ratuje sytuację, bo on jest taki ładny, brzoskwiniowy, nienachalny. Jeżeli chodzi o usta, to mam produkty dwa. Jeden z nich to jest Rose Hip Oil z witaminą E, po prostu taki olejek do ust i on też ze 4 zł może kosztował. Olejek do ust wzbogacony witaminą E i nic więcej ciekawego. Oraz tą pomadkę, którą przyniosłam i to jest Max & More Lipstick Matte. I tutaj mamy Rusty Rose. Kolor mi się spodobał, dlatego wzięłam. Więc wytrę teraz to, co mam na ustach, czyli ten olejek. I spróbujemy, najpierw zobaczymy jaki jest ten kolor, bo jak mi nie będzie pasował ogólnie do makijażu, to nałożymy tylko ten olejek. Tych olejków tam było masa. Był jeszcze z arganowym olejkiem i jakieś tam jeszcze inne. Także jest w czym wybierać, chociażby wiecie, do takiego codziennego po prostu nawilżenia ust. Pomadka prezentuje się tak. Fajne jest to, że tutaj macie wyznacznik tego koloru, jak kupujecie, to wiecie, bo testerów tam, jak powiedziałam, nie ma. Ładny kolor i jest taka kremowa, widzę. Zobaczcie, taki kolorek. Bardzo kremowa, fajna taka. Był tam jeszcze taki nudziak, z tego co kojarzę. Nad którym się też zastanawiałam, ale trochę się obawiałam, że będzie za jasny. Ale jakby go na przykład zmieszać z taką. Ona nie jest matowa, już wam powiem. To nie jest taka typowa tempa matowa pomadka. Wrażenie jest jakby była wręcz nawilżająca. Ale kolor bardzo fajny. I powiem wam, że ja ostatnio wolę tego typu pomadki niż te matowe. Jakoś nie wiem, matowe mi się chyba znudziły. Tak kochani, i w sumie dotarliśmy do końca. Więcej kosmetyków już tutaj nie posiadam, więc myślę, że sobie teraz to wszystko podsumujemy. Najpierw wam pokażę jak to wygląda z bliska. Tak prezentuje się makijaż. Tak jak mówię, te kreski nie są idealne, niestety. I teraz tak, lećmy po kolei. Podkład. Tutaj jestem mega pozytywnie zaskoczona, słuchajcie. W życiu bym się nie spodziewała, że podkład za około 6 zł może tak dobrze wyglądać na twarzy. Wygląda bardzo ładnie, satynowo, nie ściemniał. Pasuje mi po prostu kolor, strzeliłam w 10, to jest ten 122, niby najjaśniejszy.
No, nie ciemnieje, nigdzie się nie odcina i bardzo ładnie wygląda na twarzy. Czego chcieć więcej? Naprawdę szok, szok i jeszcze raz szok. Fajne jest, naprawdę fajne. Jak wyjdzie jakiś nowy, to znowu będę testować, bo tutaj mega wielkie zaskoczenie na plus. Cienie. Cienie się kruszą, to na pewno. Trzeba uważać na osyp i w ogóle w paletce się też kruszą. Trzeba znaleźć odpowiedni pędzel do nich, ponieważ nie z każdego pędzla ten kolor chce się przenosić. Widzieliście, że brałam kuleczkę. No i z tej kuleczki na przykład ten ciemny kolor, który to był tutaj ten fiolet, w ogóle się nie chciał przenieść na powiekę, więc wzięłam inny i generalnie no trochę się to udało. W ogóle wychodzą jaśniejsze niż są w opakowaniu i na swatchach. Mało tego, zatracają swój pigment przy rozcieraniu, więc naprawdę jeżeli chcecie łączyć kolory, to trzeba się napracować, dokładać, rozcierać, znowu dokładać, żeby w ogóle coś z tego wyszło i żeby to było widać. Niemniej, jakby jeden w drugi przechodzi fajnie. Tutaj nie mam zastrzeżeń, bo łączą się ze sobą fajnie. Ale jednak wymagają bardzo dużo zabawy, żeby w ogóle uzyskać efekt, tak? Eyeliner. Nie moja bajka, ponieważ za szybko zastyga. Niby jest kremowy, wszystko fajnie. Kiedy się go nie rozetrze na tym wieczku, to ma fajny czarny kolor, ale właśnie trzeba go prosto jakby z opakowania na powiekę już nie rozrabiać na niczym, bo wtedy ten kolor traci. Ale zdecydowanie za szybko zastyga, przynajmniej dla mnie, a ja te kreski już robię jakiś czas, wiecie. I to znacznie utrudnia tą pracę, więc jeżeli jakiś laik totalny sobie go kupi, to w życiu tej kreski tym eyelinerem nie zrobi, niestety. Rozświetlacze. No, jak widziałyście na załączonym obrazku, one się odcinają na twarzy. Widać je jako taką jasną plamę, więc tutaj ja bym je pod tym względem również skreśliła. Nie są fajne. Za to te bardzo mi się podobają. Tam jest też kilka wersji kolorystycznych. Bardziej mi się podoba ta różowa oczywiście, bo jest bardziej użytkowa. One są perfumowane, delikatnie, fajnie pachną. Opakowanie też jest urocze. One kosztowały 8,90 sztuka. Ten jest taki bardziej, no, powiedzmy, że halloweenowy, można powiedzieć, czy tam świąteczny na przykład, jak chcecie się tak delikatnie przyszronić, a ten jest taki bardziej użytkowy. Pięknie wygląda na dekolcie, tak migocze, jeszcze na opalonej skórze będzie rewelacja. I co jeszcze mamy? Aha, jeszcze tego błyszczaka nie sprawdziłam, to zaraz sprawdzimy. Pomadka bardzo fajna, ale nie liczcie na to, że ona jest matowa, ona cały czas połyskuje. A błyszczyk starłam przed jej nałożeniem. Niemniej jest bardzo fajna, dobrze napigmentowana i fajna kremowa, więc ja jeszcze sięgnę po te pomadki, chyba sobie kupię jeszcze ten nudziakowy taki, bo bardzo mi się podoba i zarówno kolor, jak i konsystencja, także tutaj na wielki plus. I odpakujmy jeszcze na szybko ten olejek. Jak sprawdźmy, czy on ma w ogóle jakiś kolor. Ma. Pachnie on w ogóle? Tak. Delikatnie różą. Jak ktoś nie lubi tego zapachu, to nie będzie zadowolony. Ma taki delikatny kolor. Nałóżmy. Nie klei się. I bardzo przyjemny jest. Fajny taki na co dzień. Zobaczcie, ładny połysk daje. I w ogóle się nie klei, także też bardzo fajny produkt. Podoba mi się. No i tak, widzicie, były i buble, i fajne produkty. Ja myślę, że ten test przyda się komuś, bo ja też zastanawiałam się, które produkty będą fajne, a które nie, które warto może kupić, a które lepiej sobie podarować, więc dzisiaj macie podane wszystko jakby na tacy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o kciuku, subskrypcji, buziaki, pa, pa.